Cześć, z tej strony Kenneth. Za chwilę zobaczycie odcinek noworoczny. W odcinku noworocznym pokazałem siebie, pokazałem jakieś gry w tle na telewizorze i nie do końca udało mi się nagrać go poprawnie, ponieważ mniej więcej po 6 minucie i 30 sekundzie wysiadł mi mikrofon Rode Podcaster. Na chwilę obecną nie byłem w stanie znaleźć powodu takiego jego zachowania, jednak materiał nagrałem, materiał uważam, że jest całkiem fajny, więc wrzucam go. Poprawiłem głos nagrany przez samą kamerę tak tylko jak się dało, więc mam nadzieję, że nie ogłuchniecie. Wszystko wydaje się być przynajmniej z mojej strony tutaj, jak sobie puszczam to u siebie, w miarę ok, więc ten materiał wrzucam, czekam na wasze komentarze, czekam na wasze opinie, no i zapraszam na podsumowanie roku 2014. Cześć, z tej strony Kenneth, witajcie w kolejnym odcinku Gracz Watch. To jest odcinek noworoczny i będę w nim podsumowywał to, co działo się w roku 2014. Będą to takie moje luźne spostrzeżenia, moje opinie, moje odczucia odnośnie tego, co wydarzyło się w 2014 roku. Jak wiecie, w 2014 roku Sony umocniło jeszcze bardziej swoją pozycję na rynku, w chwili obecnej posiadając aż 15 milionów 800 tysięcy iluś tam użytkowników, podczas gdy Xbox One wcale nie radzi sobie źle, chociaż o połowę gorzej niż Sony, więc ma użytkowników zaledwie 8 milionów 900 coś tysięcy. Więc nie jest dobrze, nie jest źle. Konkurencja zawsze napędza, że tak powiem, rozwój, technologię, innowacje, a zyskujemy na tym my gracze, ponieważ zarówno Sony, jak i Xbox czy Microsoft chce nas skusić jak najlepszymi grami, no i to jest bardzo dobre, zabezpieczają sobie kolejne tytuły. Pojawił się właśnie w tym roku dosyć nieciekawy trend, który mam nadzieję, że się nie rozwinie w zupełnie nową modę, czyli zabezpieczanie dla swojej platformy tytułów, które nie należą do studiów first party. Także Xbox zapewnił sobie nowego Tomb Raidera, Sony niedawno zapewniło sobie nowego Street Fightera, co w mojej opinii daje im o wiele większą przewagę, ponieważ Street Fighter jest bardzo dobrze odbierany w Japonii, gdzie Xbox i tak ma bardzo słabe, że tak powiem, szanse na sukces. Ale Street Fighter ma też wielu fanów, którzy i tak już przesiedli się na Sony 4. Sam mam na liście znajomych wielu nowych kumpli, którzy po prostu przesiedli się właśnie z maszynki Microsoftu na maszynkę Sony. Co jeszcze ciekawego się wydarzyło? No przede wszystkim ten rok można określić jako rok pełen, i to pełen gier, które zostały wydane w formie niedokończonej, pełnej błędów albo po prostu pustej. Więc zaczniemy od tej pustej. Jako grę pustą określam grę Destiny, ponieważ za obietnicami twórców nie poszła treść, która jest w grze. Dostaliśmy za 250, 230 czy niektórzy nawet za 300 coś złotych grę, którą można było skończyć zaledwie w kilka godzin, a po 20 levelu, jak to Bungie obiecało, że tyle się zmieni zupełnie, cała gra zamienia się w jeden wielki grind. Oczywiście wyszedł pierwszy dodatek, tak. Pierwszy dodatek, który dodaje jeden raid i kolejne etapy grindu. I ja nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem, ja czuję się oszukany przez Bungie, tak? To jest chyba oczywiste. Obiecali świat, gdzie będzie wspaniała fabuła, nie wiem, świat, do którego będziemy chcieli wracać. Sposób zdobywania przedmiotów przedstawiony w materiałach promocyjnych był zupełnie inny niż ten, który trafił do gry. I naprawdę nie rozumiem, co inni gracze tam znajdują. I czasem po prostu śmiać mi się chce w momencie, kiedy ktoś mi mówi, że taka gra jak Warframe, czy nie wiem, nawet Loadout, który wyszedł niedawno, ma o wiele... jest o wiele gorszą grą niż takie Destiny. I naprawdę w głowie mi się to nie mieści, jak ktoś grając w Destiny, robiąc 10, 20, 50, setny, 150 raz tą samą, dokładnie tą samą czynność, wytyka takim grom jak Warframe, że mają mało zawartości, podczas gdy można w Warframe spędzić 300 godzin i jeszcze nie zdobyć wszystkiego, nie wydając ani złotówki. Więc... to jest zupełnie inny sposób myślenia i ja nie potrafię tego ogarnąć. I nie potrafię też ogarnąć, jakim cudem Bungie uszło na sucho to, co zrobili. Bo ja rozumiem, że system gameplayu, strzelania w grze jest naprawdę dopracowany i jest naprawdę przyjemny. Ale co z tego, skoro tak naprawdę w tej grze nie ma co robić. Ciągle w kółko się robi to samo. Niektórzy mówią, że w grach free to play w pewnym momencie trafiamy na paywall, żeby dostać się do kolejnej zawartości. W Destiny gracze dostawali się do całych
leveli, całych fragmentów świata, które zostały graczom zablokowane, tylko po to, żeby im wcisnąć kolejny DLC za 80 czy 90 zł, który tak naprawdę dodawał jeszcze więcej grindu, no i może kilkanaście egzotycznych zbroi, egzotycznych przedmiotów. To się po prostu w głowie nie mieści. Mam nadzieję, że to się nie stanie jakimś trendem. Kolejnymi wpadkami, które zdarzyły się w tym roku, jest oczywiście Drive Club. Sony dało, a w zasadzie Evolution dało ciała, ponieważ podobno nie sprawdziło wystarczająco dobrze kodu sieciowego i przez to serwery się po prostu zawiesiły. Usunięcie podstawowych problemów zajęło im chyba ponad miesiąc. Do tej pory nie wiadomo nic o wersji PlayStation Plus Edition, a osoby, które kupiły na początku Drive Club, mimo że zdobyły dziesiątki milionów punktów przechodząc pierwszy tur, nie zostały im te punkty później przeniesione do ich klubów, więc to było takie po prostu spieprzenie sprawy i Evolution doskonale o tym wie. Dodawali nawet darmowe DLC w ramach przeprosin, ale są też lepsi od Evolution. Weźmy na przykład taki Ubisoft. Zaczęło się od wydania The Watch Dogs, które to było wizualnie po prostu w stosunku do trailera, który widzieliśmy, pocięte jak świniak, nie wiem, na grilla. Później mamy Assassin's Creed Unity, który do teraz wygląda po prostu bardzo fajnie, aczkolwiek gra się w niego w zasadzie jak w sapera w Windowsie. Nigdy nie wiadomo, co się zrobi, żeby cała gra zamieniła się w jeden wielki pokaz błędów, w jeden wielki pokaz, nie wiem, niedopracowań, znikające twarze, postacie wylatują w powietrze, jakby nagle dostały, nie wiem, jetpacków w butach. Rzeczy, które dzieją się w Unity, same powinny mieć swój własny program, własny show na YouTube. Ktoś powinien to zrobić i po prostu wgrywać to, co się tam dzieje. Na pewno miałoby to sporo widzów, bo czasami jest bardzo zabawne. Oczywiście dochodzi jeszcze później The Crew, które już w momencie, kiedy było wpuszczone w Closed Beta, później w Open Beta, powalało rozmiarem świata. Jednak cały ten świat był okraszony grafiką rodem z PS3. I mimo że tam dodane były jakieś dodatkowe efekty oświetleniowe, dodatkowe tam, nie wiem, no, dystans, na jaki mogliśmy sobie tam widzieć różnego rodzaju elementy otoczenia, był naprawdę fajny. Co nie zmienia faktu, że Crew nie powala, przynajmniej od strony graficznej. I to jest właśnie dziedzictwo Ubisoftu w tym roku, tak? Mam nadzieję, że The Division, który ma ukazać się w przyszłym roku, będzie o wiele bardziej dopracowaną grą, że nie będziemy mieli do czynienia z takim downgrade'em jak w przypadku Watch Dogs i że będzie to gra tak zabawna jak Far Cry 4, który jest naprawdę dobrym, fajnym shooterem. Jeśli chodzi o gry, które można było, z których można było czerpać najwięcej radości, to przynajmniej dla mnie były to gry niezależne, takie jak Outlast, takie jak Dust, Elysium Tale, takie jak Mercenary Kings. Gry, które tak naprawdę dostałem za free razem z usługą PlayStation Plus i z którymi spędziłem naprawdę fajnych parę godzin, bawiąc się dobrze i ciesząc się nie tyle niesamowitą grafiką, co po prostu przyjemnością z gry. I mam wrażenie, że większość twórców teraz za bardzo koncentruje się na grafice i dostajemy piękne takie perełki jak właśnie Killzone Shadowfall, które jest naprawdę niesamowite, jeśli chodzi o grafikę, ale jeśli chodzi o treść, nie ma tego tam niestety za wiele. Jeśli chodzi o gry, które jeszcze mi się spodobały w tym roku, no to zdecydowanie ciągle wracam do Diablo 3 Ultimate Evil Edition. Gra, która ma niesamowite replayability. Przeszedłem ją już dwa razy, teraz podchodzę po raz trzeci. Czekam oczywiście na widoczny z tyłu PlanetSide 2, który był zapowiedziany na PS4 już w momencie, kiedy konsola miała premierę. Podobno pod koniec tego roku, co mi się wydaje mało prawdopodobne, mają być beta testy. Ale mam wrażenie, że ich nie będzie, bo rok się już skończył. Przynajmniej w momencie, kiedy jest ten filmik, a kiedy ja tutaj siedzę, jest jeszcze dwa dni do Wigilii, więc trudno mi tutaj powiedzieć, czy zdążą cokolwiek zrobić. Wydaje mi się, że raczej nie. Ciągle narzekam na to, co było złe, więc może teraz pomówmy o tym, co było dobre. Wspomniałem już o Diablo, wspomniałem już o kilku grach niezależnych, wspomniałem już o Warframe, który jest naprawdę niesamowitą okazją, żeby spróbować fajnej rozgrywki, przypominającej bardzo Destiny, jednak dający
przynajmniej zawierający o wiele więcej treści, zarówno fabularnej, zarówno od razu w rodzajach misji, sprzętu. No, różnica jest taka, że jest widok z trzeciej osoby. W update'ach do Warframe'a nawet dodali ostatnio statki i możliwość ruszania sobie nimi, czego w Destiny nie ma, to są tylko ekrany loadingu. Ale z dobrych rzeczy. Na pewno Telltale Games, tak? Przeniesienie klasycznych gier Telltale'a na platformy PS4. Naprawdę to jest dobry ruch. Nowe gry od Telltale pokazują, że można tworzyć gry w zupełnie nowy, ciekawy sposób, jednocześnie nie uciekając się do tych wszystkich graficznych sztuczek, trików. I Telltale tak naprawdę w mojej opinii w chwili obecnej rządzi rynkiem, jeśli chodzi o gry fabularne. Rok 2015 oczywiście będzie ciekawszy. Jest masę zapowiedzianych gier, jak na przykład właśnie widoczny w tle The Division, ale w roku 2014 też można było zagrać w tak niesamowitą grę jak Alien Isolation, która jest naprawdę świetna. Można było zagrać w grę Shadow of Mordor, który naprawdę pokazał, jak fajnie można w nowy sposób rozwiązać jakby stare schematy. Wprowadził zupełnie nowego bohatera do świata Śródziemia. Nie musieliśmy już grać Frodo, Gandalfem czy jakąś inną nieznaną drużyną. Dla fanów Tolkiena naprawdę bardzo, bardzo, powiedziałbym, taka rodzynka wśród gier. Jeśli chodzi o gry, poczekajcie, jeszcze muszę się zastanowić, co gra. Battlefield po tych wszystkich update'ach naprawdę zamienił się w grę naprawdę dobrą. Usunięto masę błędów, wprowadzono masę poprawek. Dodatki, które jakby dokładano do tej gry, niosły ze sobą faktyczne zmiany, czy to w sposobie gameplayu. Ten ostatni dodatek jest naprawdę świetny. Podobno mają być kolejne. Mam nadzieję, że wreszcie wprowadzą jakby wątek z Battlefield 2142. Więc może jeszcze w tej serii pojawią się jakieś mechy i to by było bardzo miłe. Oczywiście Final Fantasy XIV pojawił się na Sony 4 i trzyma się bardzo dobrze. Nie zapowiada się, żeby ta gra przeszła na system free-to-play w najbliższym czasie. I w sumie chyba może to dla tej gry bardzo dobrze. Ja czekam na grę, którą widzicie teraz z tyłu. Nie muszę nawet spojrzeć, bo już widzę w kamerze, że to jest EverQuest Next. I to jest kolejna gra MMO, która wyjdzie na PlayStation 4 w bliżej nieokreślonej przyszłości. Nawet nie wiadomo, czy to będzie rok 2015, ale będzie grą free-to-play i będzie wprowadzała masę technologicznych rozwiązań, o których obecne gry MMO mogą tylko śnić. Co jeszcze? W tym roku miał się pokazać Elder Scrolls Online. I jeżeli się tak jąkam, to przede wszystkim z tego powodu, że ja w zasadzie nie wiem, czy ta gra się w końcu pokaże. Ciągle przesuwają jej premierę i wydaje mi się, że jeżeli ta gra nie przejdzie na system free-to-play, bo już teraz ma kłopoty na PC-cie, to na konsoli po prostu umrze w dniu premiery. Nie wydaje mi się, żeby ktoś chciał kupować grę za 200 coś złotych i później płacić jeszcze za content, który w grze free-to-play naprawdę by miażdżył konkurencję, ale w grze płatnej nie wydaje mi się. O wiele bardziej znanym światem dla konsolowców jest świat Final Fantasy, przynajmniej jeśli chodzi o obóz Sony. I jako, że cena jest podobna, tam już jest sporo graczy, coś mi się nie wydaje, żeby to miało jakiś sens. Przejdźmy teraz do tego, co się kryje jakby w tym roku, więc ten miks, który tutaj widzicie, pokazywał część gier, które właśnie pojawią się w roku 2015, przynajmniej powinny się pojawić w roku 2015 na PlayStation 4. Więc mamy No Man's Sky, który po prostu rzucił ludziom szczęki na podłogi, kiedy pokazali ten pierwszy gameplay, ten pierwszy materiał. Mamy, co jeszcze, Metal Gear Solid Ground Zeroes oczywiście. Mamy Wieśka trójkę, który mam nadzieję, że będzie równie dobry jak poprzednie części, które oczywiście muszę jeszcze dokończyć. Mam nadzieję, chociaż to jest, mam wrażenie, takie troszkę naiwne, że CD Projekt zlituje się nad posiadaczami konsol PlayStation i uda im się po prostu wydać kolejną jakby no, składankę, żeby był Wiedźmin 1, żeby był Wiedźmin 2, no i właśnie żebyśmy mogli jakby posmakować tej historii od początku do końca. Wszyscy czekają oczywiście na nowego Mass Effecta. Nie wydaje mi się, żeby pojawił się w 2015 roku, a jeżeli już, to gdzieś tam daleko na święta. A całkiem sporo osób bawi się właśnie w GTA 5, które zostało wydane i wygląda obłędnie i naprawdę pokazuje, jak powinny wyglądać remake'i. W 2015 co nas jeszcze ciekawego czeka? Planetside 2.
mam nadzieję, że już wyjdzie wersja open beta, będzie można grać w tą grę, w grę, w której może grać na jednej mapie 2000 osób i mimo iż może się tam wam to wydawać troszkę niemożliwe, to na PC-cie już grają i im to działa, więc mają silnik Forge Light, który dostosowują do potrzeb PS4 po to, żeby uzyskać rozdzielczość Full HD i płynną grę w zakresie 30-60 klatek. Starałem się oczywiście uzyskać 60, ale przy takiej ilości graczy może to być trudne. No i cóż, naprawdę nie wiem, co jeszcze o czym mówić, jeśli chodzi o rok 2015, bo każdy ma swoje gusta, każdy ma swoje oczekiwania, każdy ma jakichś swoich faworytów właśnie na rok 2015, każdy miał swoich jakichś faworytów w 2014, więc jeżeli macie takich faworytów, napiszcie mi w komentarzach, co w 2014 roku wam się podobało, co wam się nie podobało, co was zraziło w 2014, na przykład całe Gamergate, czyli o bandzie, nie wiem jak ich określić, małpoludów, którzy zaczęli strofować kobiety zajmujące się grami, czy grające, czy to recenzujące, czy tworzące gry, włącznie z grożeniem, gwałtem, zabójstwem i tak dalej. Trzeba być po prostu... Nie ma słów, więc pozostawię to bez szerszego komentarza. Mam nadzieję, że ci ludzie, którzy to robili, nie będą mieli możliwości przekazania swoich genów następnym pokoleniom. A napiszcie też, co podobało wam się w roku... Znaczy, co podobało wam się? Co podoba wam się w nadchodzącym roku? Na co czekacie? Jakie gry są na waszej liście, którą gdzieś tam każdy gracz ma? Co będziecie kupować? Na co czekacie? Z czym wiążecie największe nadzieje? Co myślicie o wirtualnej rzeczywistości, która dosyć mocno w 2014 roku pojawiła się nie tylko na PC-tach, ale także właśnie na konsolach? Projekt Morpheus pokazuje, że można to zrobić w całkiem fajny sposób. Mam nadzieję, że samo urządzonko wyjdzie w 2015 w jakiejś fajnej cenie, nie przekraczającej 1000 zł, chociaż to mogą być trochę płonne nadzieje. Mam nadzieję, że będę mógł właśnie skorzystać z tego urządzenia, jeżeli tylko budżet pozwoli, że będą na nie jakieś ciekawe gry, przede wszystkim gry, bo nie interesują mnie zbytnio inne doświadczenia, o których Sony mówi, czyli jakieś wirtualne zwiedzanie, nie wiem, Egiptu czy czegoś tam. Jeżeli chciałbym zobaczyć Egipt, to chciałbym go zobaczyć w sensie, tak wiecie, no, oczami. Więc mam nadzieję, że będą przede wszystkim gry, przede wszystkim patrzę do gier już istniejących, bo na przykład już w Alien Isolation możecie wykorzystać kamerkę, jeżeli macie, do wychylania się, sorry, mikrofon tak dziwnie działa, do wychylania się właśnie zza rogu. Działa to całkiem fajnie, pod warunkiem, że siedzi przed telewizorem jedna osoba. Niestety przy dwóch kamerka czasem się gubi, dlatego ja nie korzystałem z tej opcji. Więc cóż, to będzie wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i do usłyszenia, może nawet zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!